Zakończyła się właśnie piąta runda meczu o Mistrzostwo Świata, no i tutaj niespodzianka, niespodzianka, mieliśmy partię hiszpańską, więc w ten typowy sposób dla tego meczu partia się zaczęła, tylko raz było odstępstwo od E4, kiedy Magnus zagrał D4. No i cóż, poszło A6, goniec A4, skoczek F6, czyli to wszystko już widzieliśmy. Roszada, goniec E7, wieża E1. Teraz pionek jest zabezpieczony, biały już się czai, żeby wybić na C6 i zdobyć pionka E5. No więc czarny B5 wygania tego gońca, goniec odszedł, czarny Roszada. I tutaj różne próby widzieliśmy. W pierwszej partii poszło H3, skoczek A5. Później Nepo zmienił w rundzie trzeciej na A4 i teraz ponownie to A4 poszło, gdzie wtedy Carlsen ustawiał się przez goniec B7. Tym razem zdecydował się z tym gońcem wyczekać, zagrał wieża B8. I tutaj nastąpiła natychmiastowa wymiana. No i mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ no ta wieża z A1 jeszcze nie wykonała żadnego ruchu, ale w sumie stoi bardzo, bardzo aktywnie na tej linii A. Radzi sobie tutaj całkiem nieźle. Faktem jest, że dopóty, dopóki jest dużo figur na szachownicy, szczególnie lekkich figur, no to ta wieża do akcji nie wkroczy. A6 zabezpieczone przez gońca, A7 zabezpieczone przez skoczka, no i A8 oczywiście przez wieżę przeciwnika, więc tutaj przebić się nie da rady. W partii nastąpiło H3. To jest prewencyjne posunięcie, w wielu przypadkach przydatne, żeby goniec tutaj nie wpadał ze związaniem. A też czasem może się okazać, że jeżeli centrum się jakoś wyblokuje, no to biały nawet przez G4, G5 może tutaj tymi pionami ruszyć do akcji, chociaż to zdarza się stosunkowo rzadko. Czarny D6, biały C3, czyli biały przygotowuje się tutaj do zajęcia centrum ruchem D4 w którymś momencie. No i czarny od razu zagrał B4, czyli czarny pozazdrościł białemu tej aktywnej wieży. No, i teraz stara się swoją wieżę zaktywizować właśnie po linii B. W partii Biały zagrał D3, nastąpiła wymianka, no i Czarny zdecydował się natychmiastowo zagrać D5. To mm, oczywiście takie dosyć agresywne podejście, natomiast ciężko wskazać, co tutaj innego mogłoby się po prostu wydarzyć, ponieważ jeżeli chodzi o figury czarnego, no to przede wszystkim ten goniec E7 jest mega słaby. No więc ten goniec nie wszedł na C5, bo wtedy przykładowo D4 się pojawia z tempem. Chociaż w wielu wariantach tego gońca na C5 jak najbardziej można ustawić, można też go ustawić na E7, wszystko kwestia gustu, natomiast faktem jest, że tutaj ten goniec jest po prostu mierny. W związku z tym, D5 jest właśnie próbą rozwiązania tego problemu, taką drastyczną próbą. Można było też grać goniec E6, gdzie tutaj pozycja byłaby taka. Biały kończy rozwój, no i później przechodzi do ataku na skrzydle hetmańskim. Tutaj są dwie otwarte linie. Faktem jest, że tutaj jakaś presja po linii F może się pojawić, ale jednak czarny ciągle musi uważać na takie manewry z atakiem na E6. Musi też uważać na skoczek G5, więc ten pionek E6 tak może być atutem, ale może być też słabością. Inna kwestia, że tutaj pchanie D5 też będzie bardzo trudne, no bo wtedy pionek E5 się mocno osłabia. Dopóki ten pionek jest na F7, no to pionka E5 można w dalszej perspektywie zabezpieczać pionkiem na F6. Więc Karsen tutaj pomyślał, pomyślał, stwierdził, że to go nie C6 nie bardzo zdecydował się na D5, no i tutaj bardzo szybko nastąpiło skoczek BD2 ze strony Jana Niepomnieszczego, więc ewidentnie to było po prostu przygotowane. W tej partii po raz kolejny w tym meczu Nepo wykazał się naprawdę świetnym przygotowaniem. To trzeba przyznać, że w większości tych partii to Karlsen się dosyć ostro musi głowić w tych debiutowych pozycjach. No więc, tak, pierwsza kwestia, co nas zastanawia, no bo Nepo tutaj wiedział o co chodzi, więc od razu wrzucił skoczek BD2. Natomiast nas tutaj zastanawia, a dlaczego nie wziąć pionka? No bo przecież można tutaj chapsnąć, no i jest pionek przewagi. I jeszcze mało tego. Skoczek tutaj wisi na D5, prawda? Natomiast okazuje się, że goniec wjeżdża na E6 i tutaj grożą już wrzutki typu skoczek bije C3. Z następnym goniec bije B3, no bo ta wieża z B8 jeszcze patrzy. Więc tutaj czarny ma swoje możliwości. Może to przestawmy. Jeżeli wieża E1, no to właśnie wchodzi skoczek C, czy tutaj i goniec bije B3 i jeszcze parę gońców po drodze czarny złowił. Więc coś takiego oczywiście nie wchodzi w grę. Trzeba by tego skoczka skasować, ale wtedy czarny ma plan C6 i goniec D6. No i zobaczcie, w tak otwartej pozycji te gońce działają przecudownie na no tutaj figury białego zdecydowanie nierozwinięte na ten moment. Więc rekompensata jest jak najbardziej realna. Zauważcie, że Carson właśnie lubi w ten sposób do tematu podejść, żeby tam oddać jakiegoś pionka, się zaktywizować. No ale Nepo na to mu nie pozwala. Poszło skoczek BD2, wymiana, wymiana. No i teraz mamy taką mm, spokojną pozycję. Natomiast presja białego jest. E, presja białego jest naprawdę realna. E, tutaj pionek E5 ciągle jest. Kłopotem ciągle trzeba go chronić. Jeżeli chodzi o skoczka, jest on bardzo mocno ograniczony. Zobaczcie, że tutaj kompletnie nie ma się gdzie ruszać. A biały ma proste ruchy. Skoczek przejdzie przez F1 na G3, żeby się pakować na F5, albo też przejdzie na E3, żeby pakować się na D5. Jest też opcja wjazdu na C4, żeby zwiększyć presję na E5, choć na to trzeba uważać, bo goniec E6 z kontrą na gońca B3 może się pojawić więc tym skoczek C4 skoczek C4 nie należy się wyrywać jest też opcja ustawienia gońca na E3 i później C4 C5 też wygląda naprawdę zacnie, więc to jest taka pozycja, e, taki debiut, można powiedzieć, idealnie pod meczą Mistrzostwo Świata. Czyli jakaś delikatna presja ze strony białego, znacznie prostszy plan. No i rzeczywiście Carlsen zaczął łapać tutaj coraz dłuższe zawiechy, coraz dłużej nad każdym ruchem się zastanawia. Ale po prosty plan. Hetman C2. Klasycznie. Zabezpiecza pole, zabezpiecza piona E4, robi miejscówkę dla wieży, żeby ewentualnie skoncentrować natarcie po linii D. Dodatkowo ten hetman przydaje się do pchania C4, C5, więc pole C2 jest po prostu dla tego hetmana idealne. Czarny H6... No to skoczek f1. Mamy tutaj ten typowy manewr w strukturach po e4, e5. Skoczek przejdzie na g3. No i czarny odmałpował. Skoczek 7 skoczek g3, skoczek g6. I tutaj biały znowu zagrał bardzo szybko, bardzo logiczne posunięcie. Goniec e3. No to tutaj... Kompletnie nie ma na co narzekać. Wszystkie figury białego rozwinięte, no a czarny szczególnie ma problemy z tym gońcem D6. Ten goniec D6 no tutaj pełni mega pasywną, pasywną, defensywną funkcję na D6, zabezpiecza te pionki, plus z tym gońcem C8 jeszcze nie wiadomo co zrobić. Na A6 on nie wejdzie, na B7 będzie blokował wieżę, na E6 nie wejdzie, bo dublaki na D7 będzie przeszkadzał Hetmanowi no i też tam nie jest zbyt pasywny. Więc tutaj były już spore problemy po stronie Karsena i tutaj różne ruchy rozważaliśmy. On się tutaj zaciął na około 20 minut w tym momencie. Zastanawialiśmy się nad ruchem hetman e7. Wszystko po to, żeby później zagrać goniec e6, no i żeby po wybiciu odbić hetman Natomiast okazuje się, że skoczek F5 jest tutaj kłopotliwy, no bo teraz, jeżeli czarny zbije tego skoczka, no to co zrobić ze skoczkiem z G6? Na F4 nie można pójść, no bo to jest po prostu strata figury, a na H8? No to chyba nie wymaga komentarza. Więc ten skoczek na F5 jest bardzo złośliwy, no bo Hetman musiałby tutaj odejść, więc cała koncepcja po prostu nie przechodzi. No to później zastanawialiśmy się. Żeby koniec D7 zagrać. No tutaj ten goniec, no okej, okay, szału nie ma, ale jest rozwinięty. Teraz już w razie co czarny może, może walczyć o tę linię A. No i to wygląda całkiem nieźle. Natomiast tutaj jest mega złośliwe zagranie. Bierze A5. Jaka koncepcja kryje się za tym ruchem? Po pierwsze jest presja na punkt E5. To już samo w sobie wygląda bardzo dobrze. Po drugie, jest możliwość całkowitego zdominowania linii A, a jeszcze po trzecie, wspiera to zagranie C4, C5. Jeżeli ten pion C zostanie uruchomiony i wjedzie gdzieś tam na połowę przeciwnika, no to będzie takim solidnym klinem, który mocno utrudni życie figurom czarnego, szczególnie temu gońcowi, który pełni tutaj przecież bardzo ważną funkcję a przeciwko c4, c6 nie broni, no bo wtedy c5 i pola b6 oraz d6 są słabe, więc ten skoczek będzie mógł zostać przemanewrowany właśnie, czy to na pole d6 na placówkę, czy to na b6. Więc to wszystko wyglądało naprawdę świetnie. No i Carlsen z pewnością widział te kłopoty i znalazł taki ruch. Hetman 8 nie wygląda jakoś Zabójczo, nie wygląda jakoś wysoce kłopotliwie, natomiast to łączy te wszystkie pomysły, czyli schodzi z linii D, żeby ewentualnie nie było problemów, plus też przygotowuje zagranie goniec E6, żeby hetman tutaj mógł odbić, nie narażając się na ataki, jeżeli ten hetman stałby na E7. I tutaj myślę, że to posunięcie jednoznacznie dowodzi. Że presja białego jest naprawdę realna, pozycja symetryczna, niemalże identyczna, ale jednak te pewne detale, te delikatne różnice sprawiają, że czarny jest zmuszony do, e, zmuszony do tego typu e, pasywnych manewrów. No bo oczywiście ten Hetman wolałby stać na E7, żeby zrobić miejscówkę dla wieży, no ale wejść na E7 Niemku. I tutaj Nepo. Po bardzo krótkim zastanowieniu zagrał wieża ed1. I wydaje mi się, że podobnie jak w tych poprzednich partiach, jest to właśnie taki moment, gdzie ta presja białego zaczyna nabierać kształtów. Już się wydaje, że tutaj rzeczywiście jakieś problemy po stronie czarnego, a wtedy Nepo wpada, wpada z bufetu prosto, siada do szachownicy, robi ruch i gdzieś ta przewaga umyka. Ponieważ w partii zostało zagrane wieża EB ED1, co wygląda bardzo logicznie. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj znacznie fajniejszym zagraniem byłoby C4. No C4, C5 wygląda świetnie, prawda? Jeżeli tego gońca zablokujemy, no to to jest duży problem dla przeciwnika. Jeżeli ten goniec umknie z ideą taką, żeby zablokować, no to skoczek E1, skoczek D3 tym gońcem się zainteresuje, a też pionem C5 się zainteresuje. Goniec na B3 jest kiepski, ale on zawsze przez A4 może wkroczyć do akcji, i może finalnie na D5 na przepięknej placóweczce. Więc to goniec B4 nie jest groźne, no ale goniec E6 jest problemem. Jest problemem tego rodzaju, że teraz C5 pchnąć nie możemy, no bo stracimy tego gońca po prostu. Ale co można zrobić? No, goniec A4. I teraz goniec schodzi z B3 i C5, C5 naprawdę nabiera kształtów. I wydaje mi się, że w takiej konfiguracji, no to problemy czarnego naprawdę są realne. No, zobaczcie, jak ten pionek się wbija na C5, utrudnia życie oponentowi, skoczek hit na c4, atakuje na c5, pole c3 pojawia się wolne, żeby tego piona e5 atakować. Naprawdę ta pozycja nabiera kolorów. A jeżeli, jeżeli czarny by tutaj blokował, no to koniec oczywiście pasywny nie będzie. Wieża na d1 wleci z atakiem. No, pion c5 ciągle pod presją. Naprawdę to c4... Bardzo, bardzo mi się podobało i starałem się w studiu komentatorskim forsować ciągle to C4, bo tutaj groźby są naprawdę realne. No ale w partii poszło to wieża ED1, co też ma oczywiście dużo sensu. To nie jest tak, że tutaj jakąś głupotę walną, ponieważ wieża na linii D działa bardzo aktywnie, zerka na tego gońca, skoczek F5 to już będą kłopoty. Tylko, że nie ma takiej bezpośredniej groźby. I dlatego wydaje mi się, że i C4 i wieża ED1 są jak najbardziej do gry, ale jednak C4 ma ten plusik, że jest coś konkretnego. Ponieważ już od razu jest ta presja zagrania C5. I tego mi zabrakło. W partii goniec E6 biały odszedł na A4. Ten goniec oczywiście bardzo będzie aktywny, jak wjedzie na C6, więc goniec się cofnął z wymianą. No i tutaj sytuacja się, e, sytuacja się mogła uprościć w ten sposób: że bicie na D7, skoczkiem bić nie bardzo, bo problemy z tym y, gońcem na D6, więc y, no, go, goniec odchodzić nie może, e, bo tutaj raz, że y, wchodzi taka taktyka wieża D7 i po Hetman D7 goniec C5. A jeżeli czarny wtrąci tutaj, no to teraz widać, że figury białego całkowicie dominują w pozycji, no i też w gratisie będzie pionek. Bo jeżeli ten goniec cofnie się na B6, no to raz, że blokuje, dwie, że blokuje wieżę, dwa, że sam w sobie jest po prostu słaby, a biały zaraz dobija tutaj H4, H5. Więc. Czy tego pionka utrzyma, czy go odda, to tak czy siak presja białego jest bardzo duża. Więc skoczek D7 nie wchodzi w rachubę, a mało tego, tutaj jest jeszcze inny dowód, dowód w tej sprawie. Mianowicie wchodzi taka bardzo klasyczna ofiara w tych strukturach z partii hiszpańskiej, włoskiej i tak więc to koniecznie trzeba znać. Bicie, bicie, Hetman D2. I teraz Hetman wjeżdża na H6 z matem, więc trzeba zagrać skoczek F4, żeby zablokować. No ale wtedy odbicie figury na D7, no i po zawodach. Także to goniec bije D7, skoczek bije D7 nie wchodzi w grę, po Hetman bije D7. No ja znowu byłem fanem tego zagrania C4. Już w tym przypadku C4 nie jest jakieś mega groźne, ponieważ tutaj no uprościła się pozycja, nie mamy tego białopolaka, który byłby w stanie stwarzać kłopoty, ale jednak prze przerzuciliśmy tego pionka na skrzydło przeciwnika, on ogranicza tego czarnopolowego gońca, więc myślę, że szanse na wygrywanie, tym bardziej, że są tu jeszcze hetwany na szachownicy, no to te szanse na wygrywanie jak najbardziej są. Ale w partii poszło skoczek D2. Tyk, 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 tyk. tyk. Tyk, tyk. No i momentalnie to bardzo szybko zagrali, więc jeden i drugi to liczyli i tutaj momentalnie sytuacja pierołysko się uprościła. I tutaj ok, dalej presja białego jest, ale już ta presja taka pff, oklapo. Więc co zrobił Karsen? Wieża B8, no wiadomo, ta wieża na F8 za dużo nie robi, trzeba ją zaktywizować. No i Nepo stara się tutaj zwiększyć presję, czyli przygotowuje czy to skoczek C4, czy to skoczek F5. I wydaje się, że skoczek F4 wygląda bardzo zacny. No, czarny się aktywizuje. Po wybiciu ma pole E5 dla gońca, żeby tutaj kontrolować na C3. No, po skoczek F4. Równowaga. No Tutaj biały może już tylko udawać, że jaka, jakąś presję posiada. Natomiast z obiektywnego punktu widzenia to konkretów brak. No ale w partii zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Oczeka 8. No tutaj Karsen znany jest z takiej agresywnej defensywy, takiej, wiecie, takie raczej zaczepno-obronne posunięcia wykonuje, a tutaj bach, skoczek e8 całkowicie do tyłu, no i broni na d6. Mega pasywne zagranie. Nepo zagrał królew f1, naturalne, żeby podciągnąć króla do akcji, i skoczek f8. W ciągu dwóch posunięć, no Carson wycofał te skoczki niesamowicie. No, i teraz pozycja białego zaczyna wyglądać zacnie, nie? Znowu skoczek F5, jest presja na D6. No, Carlsen oczywiście nie po to ustawił tego skoczka na F8, że on na F8 stoi dobrze, tylko stara się przerzucić, żeby ten skoczek czy to na C5 się przydał do defensywy, też. Jakieś możliwości H5 i G6 się pojawiają, bądź F6, żeby zabezpieczyć na E5. No więc okej, okay, ten manewr y, ma sens, no ale jednak jest to, manewr, y, jest to taki manewr dosyć czasochłonny. No jednak dwa posunięcia, więc jeden skoczek się zaktywizował, no i teraz drugi skoczek się zaktywizował, no i presja na D6 już ogromna. Więc aż Carsen musiał teraz y, pasywnie cofkę zrobić z linii B, wieża wjechała na D8, no i teraz wszystkim broni tutaj na d tego punktu. I podczas, podczas partii na żywo, jak komentowaliśmy, no to rzuciła nam się taka koncepcja w oczy, żeby na upartego to C4, C5 tutaj rzucać. No, i okej, okay, z obiektywnego punktu widzenia, jak czarny dokładnie się pobroni, no to nic specjalnego, ale jednak pojawiają się jakieś konkrety, tak? Jeżeli uda się zagrać C4, skoczek B7 z podwójnym atakiem, C5, ten skoczek na C6 sam w sobie będzie bardzo aktywny, więc to wydaje, wydawało się naprawdę realną próbą. Ale w partii poszło takie mega spokojne F3. Karsen zagrał F6, G4. Karsen podciągnął króla H4. No i tutaj się pozycja momentalnie uprościła. Ustawił taką twierdzę nie do przebicia. No i partia koniec końców zakończyła się ponownie remisem. Także proszę państwa, mamy piąty remis. Piąty remis, w którym były perspektywy na coś więcej. Tutaj, to wydaje mi się, że kluczowy moment tego C4 mi zabrakło. No, muszę przyznać, że przywiązałem się do tej koncepcji C4. Wydaje mi się ona bardzo logiczna i bardzo fajna i od razu stwarza jak, jakieś konkretne groźby. Wydaje mi się, że tego C4 zabrakło. Tutaj ta presja mogła zostać jeszcze podgrzana, a potem wieża ed1, no to nastąpiło sporo wymian, no i te wymiany sprawiły, że tam Karsenowi już łatwiej się było bronić. No a jeszcze w tej końcówce przez te takie dziwne, to takie dziwne wycofywanie tych skoczków biały się zaktywizował, no i ponownie zabrakło mi tego, zabrakło mi tego manewru skoczek a żeby jednak tego pionka C włączyć do akcji. Także cóż, kolejna partia, gdzie Nepo wykazał się fenomenalnym przygotowaniem, dostał perspektywiczną pozycję, gdzie Carlsen musiał się tłumaczyć, no ale jednak trochę tej werwy w pewnym momencie zabrakło. No i Carlsen po raz kolejny się wywinął, solidnie pobronił, no i mamy remisik. Także cóż, jutro w czwartek, 2 grudnia jest dzień przerwy, ale o godzinie 16 będzie mecz w Speed Chess Championship. Raport gra z Sarinem, także będzie bardzo ciekawie. Ja to będę komentował na żywo na kanale Czeską Polska, więc oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. A w piątek, 3 grudnia, 13:30 lecimy z szóstą partią meczu Mistrzostw Świata. Jeszcze 9 partii klasycznych zostało w tych. W pierwszych pięciu partiach były perspektywy na jakieś rezultatywne wyniki, no więc myślę, że w kolejnych dziewięciu na pewno coś tam się trafi, miejmy nadzieję, że już w piątek. Także cóż, jeżeli podobała Ci się ta analiza, to zostaw komentarz Koks analiza i widzimy się w kolejnych produkcjach. Dzięki za uwagę i pa!